stefany. Chodź. Chodź. A króliczek grzeczny. Chodźcie, chłopaki. Bez draki, chłopaki. Co to? Aha, patrzę chyba ile jeszcze czasu. Ale mnie rzuciło. Gdzie ja jestem tu? Ty co tu mi tutaj? Z windy wyskakuje z zaskoczenia, tak? O ty świnio. A masz. A masz za swoje. Zdychaj w bólu. Tak. Brutalności pierwszy stopień. No dobra, może trochę za ostry był. What? O. Poje, oj. Sorry, że tak mówię, jakby. Jakby nie mówię. Ale po prostu nie chcę czekać z Let's Crew za pańca. Chłopaki, bez raki. Chłopaki. Co, policjantów zabijać, tak? Spoko. Spoko, loko. Oj, dzięki za ten stumie. No, dzięki, dzięki. Nie no, spoko. Wiem, że misja nieudana, przecież zginęłem. Całkiem oczywiste. Jakie wkrętki. Granie w nocy mi nie służy. Idę za misika. Jakoś tam jest jeszcze ciepłość. Headshot. Zaskoczony. Masz, będziesz do mnie strzelał, ty śmiecio. A się skrył, no. Kurde, skurczybyk. Skubany. Nie chcę zginąć. Proszę nie. Fucking shit, man. Jak ja przeżyłem, to nie wiem. Czysto, mówisz? Nie powiedziałbym, że czysto. Fuck, nie mogę iść, klawiatura! O, włączyła się. Wyłączyła mi się klawiatura na chwilę. Ale wkrętka.
Oj, oj, oj. Idziemy dalej. Wow. Przepuść mnie. Masz ty, skurczysynu. Ale miałeś brońkę fajną, no. Proszę ciebie. Gonimy go. Co ja tutaj robię? RPG, patrzcie jaki szajbus. Wow. Ty umiesz latać? Nie mówiłeś? Oj, to nie jest śmieszne. Coś mi się biło. Klatkę piersiową. Z zaskoczenia nas wziął, no. Skurczybyk. Budź się. Kurde, taki kozak byłeś i... Ach. Straciliśmy człowieka. Tragedia narodowa. Na skalę narodową. Dobra, musisz sobie radzić sam. My musimy ratować własne dubska. No nie powiedziałem może tego dosłownie, ale... Ole, zapierdzielamy mimo wszystko. Po trupach do celu lecimy, no. Co jest grane? Kto to widzi? I co, mam go zastrzelić? O, kule przez niego przechodzą, no co za głąb. Cześć. Chciałem się z tobą przywitać. Lubisz rozmawiać? Może z kosą możesz lubisz rozmawiać, co? Jaki bóg gry, panowie i panie. Haha. Jesteśmy świadkiem niepowtarzalnego odkrycia. O kurwa, Robocop. No nie mówili mi, że ścigam tego Terminatora. Dobra. Ja nie wiem co ja zrobię. Wyłączam to i włączę od nowa, najwyżej całą misję. Jaka wkrętka. Ha. Cześć, to MS B-Boy. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że teraz tego bugu nie będzie, co wczoraj miałem. Było dosyć dziwnie, nieprawdaż? O, teraz jest wszystko git. A wczoraj to było... no. Zresztą specjalnie wrzuciłem taki kawałek filmiku, żebyście zobaczyli. Co? Jak mógł uciec? Nie rozumiem tego. Dobra. Jeszcze raz. Gdzie on jest? Wow.
A wtedy to było źle. To się hirnia, ble. To się pustyczkę nie jedzie na róże, ble. To porliśmy mu gdzie fakiel. Ojojoj. Na glebę. Ale w błąd wprowadzili. No tego mogliśmy się... Ciężko się było tego spodziewać. O tak oto dam. Misja rajd pancerny. Czyli przez cały ciąg misji byliśmy oszukiwani. Podążaliśmy za człowiekiem, który miał przy sobie atrapę. No całkiem spoko. Dobra, posłuchajmy co będzie na przesłuchaniu. 10 godzin temu, 80 tysięcy zabitych. Epicentrum znajdowało się w budynku giełdy. Jakie to uczucie? Weźcie z tego chciałem? Jesteście bardziej popierdoleni niż myślałem. Próbuję nie dopuścić, żeby to samo stało się w Nowym Jorku. Kto to zrobił, sierżancie? PLR i Salomon. Siła wybuchu odpowiada mocy rosyjskiej bomby walizkowej. Dokładnie w tym samym czasie w Paryżu był Dima. Wiesz, co to oznacza? Dima próbował temu zapobiec. Paryska bomba to pewnie jedna z tych zaginionych. Bzdura! Tak czy siak pozwoliłeś, żeby to się stało. Sierżancie, cofnijmy się w czasie. Do banku. Mówisz, że paryska bomba jest z tym wydarzeniem jakoś powiązana. To nie mógł być ty. Słucham dalej. Wezwaliśmy pomoc, kowa do trzy. Część kompanii Czarny, pierwszej pancerny, przyjechali do nas. Mija. Aha, czyli tymi na czołgach przyjechali po nas. Mirek przyjechał. Ja nie rozumiem, czemu oni i tak z góry stawiają, że my się do tego przyczyniliśmy. Miller. Miller, odłóż dinozaura, musimy ruszać. Miller, skończ się bawić. Dla taty. Pancerny piechoty morskiej. 30 października, 31 października. Godzina 9.15 czasu. Fuck.
czekaj. Fuck, no nie musisz drogi obsługiwać. Dostał. Dostał drugi. Trzeci. Czwarty. Jeszcze jeden. Pierdzielę, to za... No. Bez sensu. Komando 3-1. Waszym głównym celem jest ta bateria rakiet. Wsparcie lotnicze w gotowości. Przyjąłem dowódco, komandę. Czekam na atak z powietrza. Spójrzcie tylko na ten pieprzony łul. Co on takie tego? Jeden!
szybciej jest większa prędkość. Dostałem. Okej, lecę. Pierwszą. Fuck, dostałem. Stoją, tak? Ale tu jakiś zniszczy, trzeba podjechać. Nic, podjadę trochę.
bo jak tam podjadę, to mnie zaatakują, bo to będzie gówno, nie? Patrzcie, prawie. Trafiony, zatopiony. Wiedziałem jak głupi, no. Ale się jasno zrobiło. Ja cię kręcę. Mamy rozkazy? Komandą 6-6, tu 3-3. Jesteśmy w punkcie kilo.
Fredzie. Na razie jest cicho, to wydaje się, że to będzie cisza przed burzą. Albo się tylko wydaje. No ale taka cisza to nic dobrego nie wskazuje. Co jest grane? Przestoimy. Most jakiś. Tak? Co dalej z tym mostem? A. Trzeba dalej. Aha. Co teraz? Wysiadamy? Co tam jest? To jakiś pojazd, Hammer. Aha, bo tu moi ludzie są. Taki patencio. Jaki nogę. Teraz będzie dobrze. No to chodziło. Powrót do punktu kontrolnego. Wiem, co ja odwalam, nie?